Od czasu do czasu otrzymuję od Was zapytania na tematy związane z szeroko pojętym aspektem rozwoju osobistego, rozwoju duchowego i ścieżki odzyskania siebie, drogi powrotu do siebie. I dzisiaj chciałabym się odnieść do takiego zapytania, do zapytania, które otrzymałam od Grzegorza. I oto treść tej wiadomości. Dlaczego pewne schematy powtarzają się, mimo że wykonałem pracę i zmieniłem myślenie? Jeśli chodzi o schematy, to wszystko się tak ułożyło, że wróciłem do tej poprzedniej, słabo opłacanej pracy. Drugi raz poznałem dziewczynę, która przypominała mi relacje z mamą. Ostatnio to, co mi się kolejny raz pojawia, to poczucie własnej wartości. Nie wiem, jak nad tym pracować. Cały czas czuję, że mam niezaspokojone potrzeby z dzieciństwa. I przeogromny smutek, bo jestem samotny. To powoduje niewyobrażalny ból, z którym nie potrafię sobie poradzić. Jak pracować nad poczuciem wartości kompleksowo, tak, żeby zmiana była trwała? Jak rozpoznać niezaspokojone potrzeby z dzieciństwa i o nie zadbać? Jak zrozumieć to, co pojawia się w moim życiu i znaczenie pewnych wydarzeń? I chciałabym się do tego odnieść, to te pytania, które zadał Grzegorz. Są to. Są to bardzo ważne pytania. Dziękuję Ci, Grzegorz, że miałeś w sobie siłę, odwagę, żeby, żeby napisać do mnie i żeby te pytania się pojawiły. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o, o takie odczucia, których bardzo wiele osób doświadcza, bo to też jest ważne, żebyś wiedział i każdy z Was, kto czuje, że. że Dużo pracy wykonał, ale gdzieś pewne schematy wciąż wracają i wracają. To, co jest kluczowe w zrozumieniu, to że jeżeli coś do nas powraca, to znaczy, że jest w tym jeszcze coś. I teraz zmiana zmiana taka pełna zmiana, której możemy doświadczyć po wykonanej pracy wewnętrznej. Czy to, jest, czy to jest praca wykonana podczas spotkań z terapeutą, czy też jest to praca coachingowa, czy praca duchowa. Tak naprawdę nie ma znaczenia, jakie, jakie narzędzia są użyte, jaki kierunek zostaje obrany. Natomiast zmiana trwała, o której możemy mówić, że jest trwałą zmianą, zostaje poprzedzona tak zwanym w cudzysłowie testem, który pojawia się w rzeczywistości. Czyli, jeśli pewne rzeczy mamy przerobione, jeżeli pewne rzeczy mamy uwolnione, uzdrowione, w nas, w naszym wnętrzu, wówczas nie jest tak, że żadna z podobnych sytuacji do nas nie przychodzi. Dzieje się tak, że mogą się pojawić w naszym życiu pewne sytuacje, do których my potrzebujemy stanąć i zachować się w nich inaczej, wybrać inaczej, zareagować inaczej. Czyli wykonanie pracy wewnętrznej nie oznacza, że ja już nigdy więcej nie będę musiał stanąć do, do trudnych sytuacji życiowych. Oznacza, że ja wiem, że kiedy pojawi się ta dana sytuacja trudna, mam możliwość zachować się inaczej i zareagować inaczej, i ja potrzebuję to zrobić, żeby te sytuacje do mnie nie wracały. Cokolwiek do nas powraca oznacza, że. Jest tam coś i albo my właśnie potrzebujemy do tego stanąć inaczej, albo jeśli się pojawiają w nas silne emocje, to znaczy, że potrzebujemy zajrzeć, zajrzeć w siebie, co te emocje, o czym one mówią mi, o czym one mnie informują, co we mnie potrzebuje być jeszcze zauważone, utulone, ukochane lub zintegrowane. A jeżeli chodzi o poczucie własnej wartości, poczucie własnej wartości jest aspektem, który tworzy się, kiedy jesteśmy dzieckiem. I ono jest zbudowane na kolejnych etapach naszego rozwoju. To nie jest tak, że poczucie wartości jest czymś, czego możemy się nauczyć, co możemy sztucznie wytworzyć, chociaż bardzo dużo osób wokół nas ma. Poczucie wartości, które jest oparte na tym, co materialne. To jest sztuczne poczucie wartości. Osobiście przeszłam taki etap, kiedy moją wartością było to, co było materialne, moją wartością była suma na, na moim koncie, moją wartość określała marka samochodu, którym jeździłam, moją wartość określało miejsce, w którym mieszkałam, moją wartość określały markowe ubrania, markowe buty. Moją wartość określało bywanie w ekskluzywnych re restauracjach. Był taki czas, kiedy w ten sposób patrzyłam na życie, i takie zewnętrzne okoliczności, rzeczy, rzeczy materialne określały to, kim jestem. Natomiast taka, takie sztuczne poczucie wartości powoduje, że kiedy te rzeczy znikają z życia danej osoby, dana osoba przestaje czuć wartość, przestaje czuć się wartościowym człowiekiem. To jest iluzja. Poczucie wartości i to, kim ja jestem, tak jak poczucie bezpieczeństwa, potrzebuje być zbudowane w środku. Ja potrzebuję czuć swoją wartość bez względu na okoliczności, w których jestem. Tak samo potrzebuję czuć poczucie bezpieczeństwa bez względu na to, co się dzieje na zewnątrz. Tak jak poczucie bezpieczeństwa jest wewnętrznym poczuciem, dam sobie radę bez względu na wszystko, choćby nie wiem, jakie rzeczy działy się, ja mogę się poczuć. Mogę mieć gorszy dzień, mogę poczuć smutek, mogę poczuć lęk, ale ja wewnętrznie wiem, że dam radę. Tak samo poczucie wartości to nie znaczy, że, że zawsze jest super, ponieważ w życiu dzieją się różne zdarzenia, ale to znaczy, że bez względu na to, jak się, co się będzie działo w moim życiu, ja wiem, że jestem wartościowym człowiekiem. Ja wiem, że moja wartość to jest, jest tym, kim ja jestem, a jestem unikatowym istnieniem ludzkim. Więc budowanie poczucia wartości pojawia się w naszym dzieciństwie i zaczyna się we wczesnych, we wczesnych we wczesnym okresie naszego dzieciństwa. Budowane jest początkowo na podstawie tego jak inni nas postrzegają. Jak nasza mama nas postrzegała, jak nasz tata nas postrzegał. Czy my kiedy się urodziliśmy, byliśmy ważni dla nich? Czy nasze Narodziny miały znaczenie. Czy też może to, że się narodziły, narodziliśmy jako dziecko, było tylko i wyłącznie odhaczeniem kolejnego, kolejnego punktu bądź przeznaczeniem nas jako tak zwana darmowa siła robocza? Ponieważ w wielu polskich rodzinach, nie tylko polskich, Dziecko rodziło się po to, by być pomocą dla rodziców. I taki był cel nadawany dziecku. Teraz, kiedy prowadzę warsztat, przebudzenie, to, to niesamowicie pokazuje się, jaki jest cel, jaka jest rola nadana każdej osobie, która przychodzi na świat, jaka rola była nadana dziecku, które się rodziło. I w momencie, w którym my to zrozumiemy, czym była ta rola, i porównamy to do, do miejsca, w którym nawet w tym momencie, jeżeli na chwilę zamkniesz oczy i wyobrazisz sobie takie maleństwo, które przychodzi na świat, i rodzinę, rodziców, którzy patrzą na to maleństwo i są zachwyceni, ponieważ właśnie narodził się nowy człowiek na Ziemi. Nie jest zachwyceni, dlatego że będzie kolejna osoba do, do pracy, za ileś lat w polu, albo też rozczarowani, tylko zachwyceni, zachwyceni, faktycznie zachwyceni tym, że jest to nowy człowiek i że to jest tak wspaniałe, tak cudowne, że to jest tak niezwykły cud, cud natury, nowe istnienie ludzkie. I przez pierwszy czas malutkie dziecko przegląda się w oczach mamy. I w oczach mamy i w oczach taty widzi swoją wartość. I wartość jest postrzegana poprzez to, jak mama się mną opiekuje, jak tata się mną opiekuje, jak reagują na moje emocje, na moje potrzeby, nie tylko potrzeby fizyczne. Nie tylko to, bym miał sucho w pieluszce, albo bym była nakarmiona, ale to, że kiedy płaczę, to mama jest przy mnie i reaguje na ten płacz. Że oprócz tych. Fizycznych potrzeb zaspokojone są także moje potrzeby emocjonalne, także moja potrzeba dotyku, potrzeba czucia bliskości, bycia widzianym i też w początkowym okresie rozwoju do mniej więcej siódmego roku życia, poczucie, że jestem najważniejszy na świecie, ponieważ tu, w tym okresie, dziecko jest bardzo mocno w takiej przestrzeni egocentrycznej. I to, jest, I to jest właściwe, to potem zaczyna się zmieniać. Jeżeli osoby, które otaczają dziecko są wewnętrznie emocjonalnie dojrzałe, to dziecko wychodzi z tego egocentryzmu, ponieważ ten egocentryzm początkowo jest egocentryzmem zdrowym. To jest zdrowe ego, buduje się zdrowe ego ego, które pozwala poczuć, kim ja jestem. Które pozwala zrozumieć, kim ja jestem, które pozwala odkryć moje wartości, odkryć moją unikatowość. Natomiast jeżeli dziecko rodzi się w rodzinie, która jest rodziną dysfunkcyjną, gdzie rodzice sami wewnętrznie mają, zrań, są zranionymi wewnętrznymi dziećmi, to tam nie ma przestrzeni na to, by jeszcze jedno dziecko odnalazło siebie. Tym bardziej że dorośli nie wiedzą, kim są. Mama nie wie, kim jest, tata nie wie, kim jest. Mamy do czynienia z dorosłą kobietą, która wewnętrznie jest małą dziewczynką, i z dorosłym mężczyzną, który jest małym chłopcem. I emocje dziecka, które się rodzi, są ekstremalnie trudne dla niej do utrzymania, do udźwignięcia, do trzymania przestrzeni. Spoczucie wartości, żeby, żeby je zbudować, żeby je. Odkryć w sobie, potrzebujemy wrócić do tych momentów, wrócić do momentów swojego rozwoju, w których zabrakło tego, co jest fundamentem. Gdybyśmy mogli to odnieść do metafory budynku, to nasze dzieciństwo, te pierwsze lata życia, pierwsze lata życia są jak fundament budynku. I jeżeli ten fundament. Nie zostaje jednolicie wylany i właściwie, i nie powstanie na stabilnym gruncie, tylko zostaje postawiony na piasku, i w tym fundamencie są luki, i dziury, i szpary, i popękania, to wtedy cokolwiek na nim zostanie zbudowane, będzie zbudowane na chwiejnym fundamencie. Więc to, co potrzeba zrobić, to potrzeba wrócić do tych miejsc i je uzupełnić. I robimy to, możemy to zrobić w różny sposób. Techniki narzędzi jest ogrom. Ja mogę powiedzieć tylko, jak ja pracuję z osobami, wracamy do tych konkretnych momentów życia danej osoby, do konkretnych etapów rozwoju, mając świadomość tego, jakie potrzeby tam były dziecka, co, co było dla niego wyzwaniem, co było kluczowe, I to, czego zabrakło, zostaje uzupełnione. Czyli jeżeli mm, dziecko w wieku od 0 do 9 miesiąca potrzebowało uwagi mamy, jej dotyku, jej obecności, jej reagowania na płacz, na płacz małego dziecka, jej przychodzenia wtedy, kiedy dziecko krzyczało, i właściwego tonu głosu spokojnego, uśmiechu na twarzy. Absolutnego skupienia się na tym maluszku. Jeżeli to były potrzeby tego dziecka, ale ono w rzeczywistości dostało karmienie w wyznaczonych godzinach. Obecność mamy czasem w ciągu dnia, ale większość czasu spędzało w łóżeczku i było wychowywane w sposób tak zwany chłodny. Czyli leżało sobie w tym łóżeczku, aż się wypłakało. To w tym miejscu nastąpiły ogromne, ogromne luki. I to, są, I to są luki w potrzebach emocjonalnych. To nie znaczy, że one z wiekiem znikną. To znaczy, że one z wiekiem będą cały czas. I człowiek, kiedy dorasta potem, poszukuje uzupełnienia tego w swoim dorosłym życiu. Przejawia się to w formie oczekiwań. Wobec innej osoby. Wtedy, jeżeli takie dziecko dorasta i staje się dorosłym mężczyzną albo dorosłym, dorosłą kobietą i wchodzi w relację, będzie szukało w tej relacji mamy albo taty, będzie oczekiwał, by ta druga osoba była ekstremalnie skupiona na nim, by dawała ciągle uwagę, by była ciągle obecna, by w chwila, kiedy jest źle, była zawsze dostępna. Jednocześnie będzie w sobie miało ogromną ranę porzucenia, i ekstremalnie wewnętrznie odczuwać będzie lęk, kiedy druga osoba będzie wychodziła gdzieś, czy wyjeżdżała na jakieś spotkania. To będzie wewnętrzne dziecko się odzywało. Maleńki chłopiec, maleńka dziewczynka, ten maluszek, który był który nie otrzymał od mamy tego, czego potrzebował. Więc, żeby uzupełnić to, potrzebujemy wrócić do tego miejsca, rozpoznać te potrzeby w tym konkretnym okresie. I te, które nie zostały zaspokojone, zaspokoić, zauważyć, zmienić również to, co zostało zakodowane w naszej podświadomości, ponieważ w naszej podświadomości zostały zakodowane pewne przekonania. Takie maleńkie dziecko przyjmuje do siebie, Słowa w postaci: Coś ze mną jest nie tak. Jeśli mama nie reaguje na mój płacz, coś ze mną jest nie tak. Jeśli tata nie reaguje na moje potrzeby, coś ze mną jest nie tak. Muszę być jakiś wadliwy. Muszę być inny. Nie mogę być taki, jaki jestem. Nie mogę być taka, jaka jestem. Taka, jaka jestem, jestem niewłaściwa. Oczywiście, to eskaluje w trakcie dalszych lat rozwoju, ponieważ to nie jest tak, że w okresie po dziewiątym miesiącu życia nagle coś się zmienia w tej rodzinie. To tylko eskaluje i się wzmacnia. Jest coraz więcej potrzeb, które są niezaspokojone. Jest coraz więcej przekonań, które lądują w naszej podświadomości. I poprzez właściwe procesy, czy poprzez użycie właściwych narzędzi potrzebujemy wrócić i to zmienić. Nie jest to rzecz, która ulega zmianie w ciągu kilku dni. Jest to praca, która, która, jeśli jest wykonana właściwie, przynosi efekty w naszym życiu w trakcie potem kolejnych lat. Chciałabym powiedzieć, że jesteśmy w stanie w ciągu jednego dnia zmienić to. Ale tak się nie dzieje. Między innymi dlatego, że nie pracujemy tylko i wyłącznie z, z poziomem świadomym, ale potrzebujemy zmiany dokonać we wszystkich miejscach naszego istnienia zarówno w naszej psychice, w naszej podświadomości, świadomości, w naszej energii, w naszym ciele fizycznym i w naszym połączeniu się ze źródłem. Kiedy zaczynamy czuć to zaopiekowanie, kiedy zaczynamy przede wszystkim mieć świadomość tego, co się stało, potem obdarować siebie tym zaopiekowaniem, tym właściwym zaopiekowaniem, to to jest proces, jest potrzebny czas na to. Jest potrzebne nie jeden, nie dwa dni, tylko potrzebujemy się nauczyć innego patrzenia na siebie. Potrzebujemy czasu, żeby zrozumieć, że to nie inna osoba jest odpowiedzialna za to, jak ja się czuję, że ja potrafię o to zadbać, że ja potrzebuję dać sobie tą uwagę. I tą uwagę mogę sobie dać poprzez różne formy. Wtedy, kiedy jest mi źle, wtedy, kiedy czuję silne emocje. Nie chodzę z tymi emocjami. Nie gadam na zewnątrz, nie, nie opowiadam wszystkim dookoła, nie skarżę się jak mi jest źle, tylko zawracam uwagę do środka, czyli siadam ze sobą. Tak jakbym usiadła z małym dzieckiem i zadaję pytanie: Jak się czujesz? Co mogę dla ciebie teraz zrobić? Czego teraz potrzebujesz? Zawracam tą uwagę do siebie, staję się tą wewnętrzną mamą, wewnętrznym tatą dla siebie samej. Wtedy ta zmiana zaczyna się przejawiać. Jak ona się zaczyna przejawiać? Będą się działy w naszym życiu różne sytuacje. Może się zadać, zadziać sytuacja, kiedy będziemy szukać pracy. Szukamy pracy i teraz możemy tej pracy szukać w różny sposób. Możemy szukać pracy i czuć, że to zależy od drugiej osoby, czy tą pracę dostanę. A możemy szukać tej pracy, zadając sobie pytanie: ok, gdzie ja chcę pracować, co ja chcę robić, jakie są moje wartości, jakie są moje umiejętności. I ja wtedy idę do tej pracy nie jako ktoś, kto jest poniżej, tylko jako ktoś, kto świadczy usługi, ktoś, kto daje danej firmie swoje umiejętności, mam takie i takie umiejętności. Więc wszystko, co wraca do nas, każda rzecz, która do nas powraca, powraca do nas, bo informuje nas o czymś. O czym? Tu trzeba się przyjrzeć głębiej. I Grzegorz pisze, dlaczego pewne schematy się powtarzają, pomimo tego, że wykonałem pracę i zmieniłem myślenie. Zmiana myślenia oznacza zmianę myślenia całkowitego. To znaczy, że jeśli pojawia się jakiś schemat, to ja nie czuję wobec tego tych emocji, które czułem, czułam wcześniej. Jeśli coś do mnie powraca i mam to przerobione, to ja nie czuję się w tej sytuacji tak, jak się czułam. Zmiana myślenia oznacza niezmianę myślenia świadomego. Zmiana myślenia oznacza, że zmienia się wszystko, ponieważ myśl jest początkiem. Czyli zmienia się moje odczuwanie, zmieniają się moje emocje, zmienia się moje poczucie tego, kim ja jestem? Kim ja jestem w tych trudnych chwilach, w tych lepszych chwilach? Kim ja jestem? Jak ja siebie widzę? Co ja do siebie mówię? Nie przez chwilę, tylko cały czas. Czy ja uważam, że jestem wartościowym człowiekiem? Czy ja uważam, że mam w sobie wartość? Czy też może oceniam siebie? Jeżeli czuję samotność, to znaczy, że jest tam ogromna, ogromna rana do uzdrowienia, bo samotność oznacza brak. Czuję się samotny, brakuje mi kogoś i szukam kogoś. Samotność oznacza też głód. Jestem głodny czyjejś obecności, jest mi źle samemu ze sobą. A jeśli jest mi źle samemu ze sobą, to znaczy, że zmiana myślenia nie nastąpiła. Jest to tylko powierzchowne. Mam nadzieję, że te odpowiedzi dały Tobie, Grzegorzu i także innym wskazówki do tego, w jaki sposób sobą nawigować. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania... Zapraszam Was serdecznie na kolejne spotkania, na kolejne audycje na żywo. Co pewien czas publikuję informacje o tym, kiedy odbywa się taka audycja. Audycja taka polega na tym, że widzimy się na spotkaniu Zoom. Tak naprawdę słyszymy się na platformie Zoom i tam możecie bezpośrednio ze mną rozmawiać, zadawać mi pytania, dzielić się tym, co odkryliście, otrzymywać ode mnie wskazówki um, z przestrzeni energetycznej, które są dedykowane dla Was. Dzisiaj żegnam się z Wami, życzę Wam cudownego dnia i do usłyszenia wkrótce.